Na początku roku 2022 pojawił się bardzo kontrowersyjny pomysł na przekazanie w ramach rewanżu za zbroję małoletniego Zygmunta Augusta, uzyskaną od władz Republiki Węgier, przekazania w ramach rewanżu bardzo cennego z punktu widzenia naszego regionu manuskryptu Naldonaldiego, zwanego popularnie Kodeksem Korwina. Więc dzisiaj chciałbym wskazać, określić, czym był kodeks, ten tak zwany Kodeks Korwina i dlaczego potencjalne zabranie go z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, gdzie się znajduje, stanowi błąd o charakterze strukturalnym, błąd, który nie powinien wskazywać badaczom, naukowcom, jak nie należy postępować z dziełami sztuki, z dziełami architektury czy sztuki. Więc Kodeks Korwina. Skąd nazwa? Nazwa pochodzi od imienia króla Węgier, Macieja Korwina, który panował w tym kraju w latach 1458-1490. Maciej Korwin był jednym z następców niebezpośrednim Władysława III Warneńczyka, króla Polski i króla Węgier. I on właśnie, panując przez spory szmat czasu, wkraczał już wraz z Królestwem Węgierskim z czasów średniowiecza, tego późnego średniowiecza, w czasy renesansu, których idee docierały do Europy Środkowej. Zafascynowany humanizmem, zafascynowany gromadzeniem, zbieraniem cennych zbiorów bibliotecznych, Maciej Korwin finansował zakupy rękopisów, aby tworzyć w budzie własną bibliotekę. Finalnie, wydając na to ogromne środki finansowe, doprowadził do stworzenia takiej biblioteki, zwanej wśród badaczy Biblioteka Korwina. No to fraza oczywiście łacińska, ale w języku polskim oznacza dokładnie to samo, czyli Bibliotekę Macieja Korwina, która liczyła sobie około 3000 woluminów. To naprawdę dużo, pamiętajmy, czasy późnego średniowiecza, początek czasów nowożytnych. Po śmierci Macieja Korwina ten jego księgozbiór został oczywiście coraz bardziej rozdawany, rozprzedawany. Kupców było wielu, między innymi Wawrzyniec Wspaniały z Florencji, z którym zresztą Korwin utrzymywał kontakty. W ogóle ta Florencja, kolebka renesansu europejskiego, jawiła się elitom intelektualnym w budzie jako miejsce, z którym warto utrzymywać kontakty, ale ostatecznie to właśnie Wawrzyniec Wspaniały stał się nabywcą wielu rękopisów z Biblioteki Korwina. Później pojawili się na terenie Węgier Turcy, burząc budę, zdobywając ją, zajmując i włączając, inkorporując do terytorium swojego państwa w czasach Sulejmana Wspaniałego, między innymi tę centralną część Węgier z budą włącznie, ale nie doprowadzili na szczęście do zniszczenia, zbombardowania zamku w budzie. Dzięki czemu duża część Kodeksu Korwina przetrwała. Tu już mówimy o początku XVI wieku, ale znalazła się w posiadaniu Turków. Turcy byli dysponentami tego zbioru, dlatego też pozwalali sobie na obdarowywanie albo sprzedawanie części zbiorów. W taki sposób jeden z kodeksów rękopiśmiennych należących do Biblioteki Macieja Korwina trafił, nie wiemy oczywiście dokładnie kiedy, ale w końcówce XVI wieku do Torunia. Być może został zakupiony przez jednego z patrycjuszy, bogatych mieszczan toruńskich. Mówię, tego niestety nie wiemy, ale wiemy, że Kodeks Korwina znalazł się w bibliotece gimnazjum protestanckiego, gimnazjum luterańskiego w Toruniu, czyli gimnazjum akademickiego, a na dodatek jego związek z Toruniem był na tyle istotny, że
Już w roku 1594 pojawił się przedruk tego oryginalnego kodeksu. Przypominam, to już czasy druku, na szczęście od połowy wieku XV. Przedruk kodeksu Naldo Naldiego, bo to właśnie humanista włoski był autorem tego rękopisu, który znajduje się w zbiorach toruńskich. Nastąpiło to w oficynie Koteniusa, no, związanego właśnie z tą czołówką intelektualną Torunia. A więc w Toruniu władze naszego miasta dostrzegły w końcu XVI wieku rangę, wagę tego obiektu bibliotecznego. I z tego między innymi powodu współcześni badacze uważają, że nie wolno odcinać tej pępowiny, która została stworzona w końcówce XVI wieku, nie przecież przez jakiś zabór, poprzez aneksję, poprzez rozbój, tylko naturalne zjawiska kupna, sprzedaży i zrósł się ten artefakt z naszym miastem, więc badacze uważają, że dlatego między innymi kodeks Korwina nie powinien stąd odejść, nie powinien zostać przekazany na przykład Węgrom. I proszę zwrócić uwagę, oto właśnie ta zdigitalizowana część kodeksu, wspaniale iluminowanego. Zawsze każdy tom, każdy wolumin Biblioteki Macieja Korwina opatrzony był, na dole widzimy, herbem Królestwa Węgier, a więc takim rozpoznawczym znakiem, takim gmerkiem, który oznaczał własność Macieja Korwina. I na koniec jeszcze krótka informacja z tego napisu, wykonanego oczywiście w języku łacińskim. Widać tu, że właśnie autorem tego woluminu jest Naldo Naldi z Florencji. I ważne jest to, że w tym woluminie znajduje się opis wszystkich woluminów, które zostały, znalazły się w zasobach Biblioteki Korwina. Więc ta ranga tego kodeksu jest tym większa w porównaniu do innych pozostałych, że na tej podstawie możemy dokładnie zrekonstruować i tytuły, i ilość oczywiście tych zbiorów specjalnych, jakbyśmy dzisiaj wspomnieli, które znajdowały się w Bibliotece Macieja Korwina. Dziękuję bardzo.